Cześć, witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Rad i ja witam was w moim już kolejnym odcineczku z serii pod tytułem Zagrajmy w Layers of Fear, drodzy kochani. Drodzy kochani, gra zaczyna nabrać coraz to szybszego i dłuższego tempa, że się tak wyrażę. Tak samo ja również już się rozpędziłem od pierwszego odcinka do tego. Rozpędzałem się powolutku, ta maszyna ruszała i aktualnie jest na bardzo wysokich torach wznoszących. Dlatego, drodzy kochani, jedziemy sobie z kolejnym działem. Kolejnym działem, którego najprawdopodobniej znowu będę musiał podzielić na dwa odcinki. Ale to nie przeszkadza, to jest wręcz bardzo dobrze nagrać jednego wieczoru dwa odcinki na dwa dni. Więc po prostu, drodzy kochani, bez zbędnego gadania wkraczamy po raz kolejny do strachu. Wybieramy rozdział, oczywiście krok drugi, farba. Tapce zmieni twój ostatni punkt zapisu, nie usuwając jednak postępu. Dobra, jesteśmy w dobrym miejscu, ponieważ są te flamingi. Tak, tutaj żeśmy skończyli, ja sobie tu oczywiście podgłośnie. To jest już wszystko. Czekajcie. No i... Pracownia malarza wygląda już coraz bardziej mroczno, coraz bardziej ciemniej. Jest wręcz coraz bardziej przerażająco. A ja już nawet dość długi czas... Od ostatniej rozgrywki już dość dużo czasu minęło, nie? Bezkształtne Mary. Dreams? Bezkształtne Mary? Szczerze wam powiem, że ja bym to przetłumaczył troszeczkę inaczej. Dreams. Czekajcie. Nie mogę do swojej strony pociągnąć, ale już się włącza creepy muzyczka. Dobra, jedziemy. Mam ciemno. To się samo zamknęło? Nie widzę tych drzwi. Jeszcze... Wow, czuję się totalnie jak w jakiejś czarnej dziurze. Zamknięte, tak, same się zamknęły. Dobra, idziemy przez... Tutaj nie ma. Totalnie nic. Powolutku. Zaraz zawału dostanę. Co my tutaj mamy? Znowu jest ta książka z tym typem. Kto to w ogóle jest? I przede wszystkim, drodzy kochani, od ostatniego odcinka dostałem pewne Samo się zamknął. Dostałem pewne komentarze sugerujące mi, że właściwie stwierdzające fakt, że po prostu już pominąłem parę jakby przedmiotów. No i jak ja to mówię, no to jest moja pierwsza rozgrywka, no więc innymi słowy się to na pewno zdarzy, że pominę parę przedmiotów, no i tak próbuję już do każdego kąta wleźć i zajrzeć, no ale jak widzicie, no nawet w, przy takiej taktyce za pierwszym razem się to po prostu nie uda, więc nie będzie po prostu sensu miało to, żebym próbował po prostu cofać się i znajdować te przedmioty od nowa. Totalnie nie miałoby to sensu, no więc... bo to przede wszystkim również może mieć wpływ na jakąś fabułę. Może mieć, oczywiście nie wiem czy ma, ale może mieć, więc jeżeli miałaby się fabuła bądź ewentualne zakończenie zmienić w taki sposób, no to chcę to zrobić po prostu swoją drogą, już nie będę naprawdę na siłę szukał wszystkiego. Jeżeli coś powinno, to już nie będę po prostu do tego wracał, bo nie ma to po prostu sensu. Dobra, jest winda. Mogę to zamknąć? Wiecie co? Ja lepiej to zamknę, bo... Ja podejrzewam, że to się na tym nie skończy. Kurde mole. Szczerze, fajnie to wygląda, nie powiem. Możemy jechać, to jest co, wajcha? Tutaj coś jest? Jakiś ten... Dobra, jedziemy na dół. Ja się odsunę. Bo ja podejrzewam, że zaraz coś mi tutaj... wyskoczy. Nic tam nie widziałem, dla mnie jest ciemno. Ale muzyczka. Lecimy do góry. Klimat jest mega. Tu się chyba zatrzymamy, nie? Bardzo ciekawy pomysł z windą, mi się podoba. No nie mówcie, że możemy to zjechać z powrotem na dół.
Szczerze? Nie chcę próbować, bo zmarnowałbym tylko podejrzany czas. Dobra, lecimy dalej. Otrzymy to bardziej. Mega. Mamy okno. To wydaje się takim zwyczajnym korytarzem. Jakaś luślinka tam na wietrze fruwa. Tutaj coś będzie, szukajmy. Szukajmy, naprawdę fabuła już tak naprawdę na tym etapie jest już bardzo rozbudowana, przynajmniej w mojej głowie. Zobaczymy, jakie jeszcze wątki, jeśli tak wrażę, wejdą. Tutaj chyba nic nie ma, to jest po prostu zwykły... Co to jest? Wazon. To jest czerwony wazon z różami. Z wygrawerowanymi różami. Właściwie z namalowanymi. Mamy dwoje drzwi. Dwoje, troje. Coś się otworzyło. Świeczki wypalone. Coś się tam chyba otworzyło, czy tutaj się... Aha, bo one są zamknięte. A te? Dokładnie. Musimy tam wejść. Dobra, nie boimy się. Światło. Znowu jest ten sam obraz. Krzesło? Klucz? Się boję po niego iść, nie? Znowu mamy te same obrazy, nie? Naprawdę. Ten obraz też był. Te wszystkie obrazy, które tu aktualnie się znajdują, widzieliśmy już po drodze. Co to jest? A, tu też jest obraz, dobra. Myślałem, że tu naprawdę jakieś zwłoki leżą. Czekajcie. Dobra. Weźmy ten klucz. Mamy klucz. Szafka, czekajcie, muszę się odsunąć. Dobra, liścik. To jest soundtrack, czy coś tam się uruchomiło w tle? Albo mi się zdaje, albo nie wiem. Szanowny panie, doskonale rozumiem pańskie rozgoryczenie i proszę mi wierzyć. Bardzo współczuję panu i pańskiej żonie. Jestem jednak zmuszony oznajmić, że nie życzę sobie otrzymania dalszej korespondencji. Każdy przeszczep skóry jest bardzo skomplikowaną operacją i nieodzownie wiąże się z dużym ryzykiem porażki. Przeszczep skóry? No, w poprzednim odcinku żeśmy widzieli właśnie kawałek skóry rozdarte i wręcz, no, można powiedzieć, z krwią, z mięsem. Z całą odpowiedzialnością zapewniam jednak, że zarówno ja, jak i moi koledzy ze szpitala Świętej Anny zrobiliśmy wszystko, co się dało dla pańskiej żony. Coś tam gra! Albo jakiś fortepian, albo telefon komórkowy, ale już chyba podejrzewam, że to fortepian, bo wcześniej mi się wydawało, że to jakiś telefon. Przeszczep skóry dla żony. Była też mowa o pożarze. To ja już chyba wiem, no. Najprawdopodobniej żona malarza grała w tej operze, czy jak to się tam nazywało to miejsce, właśnie kiedy wybuchł ten pożar i najprawdopodobniej ucierpiała. Znaczy, na pewno wiemy, że przeżyła, ale że no, na pewno miała oparzenia bardzo poważne. Przynajmniej z tego, co tutaj wyczytuję, no bo przy niepoważnych oparzeniach nie robi się przeszczepów skóry, nie? Mówiąc szczerze, wierzę, iż zabiegu nie dało się przeprowadzić lepiej. Szczególnie przy tak rozległych obrażeniach. Ogień, to jest chyba najgorsze, co może spotkać człowieka. Ma pan oczywiście pełne prawo do wrażenia opinii i w pełni rozumiem pana rozczarowanie.
Niepokoi mnie naprawdę ta muzyka. Jest jednak coś, czego nie jestem w stanie pojąć. Czy naprawdę sądzi pan, że wypisywanie pełnych nienawiści listów do mnie, czy też do innych lekarzy rozwiąże pańską sytuację? Tak jak wspominałem powyżej, w pełni rozumiem, że był pan narażony na olbrzymi stres i tylko z tego względu nie wyciągnąłem konsekwencji prawnych. Warunkiem jest jednak zaprzestanie zapisywania nas obraźliwą korespondencją. Pozwolę sobie postawić sprawę jasno. Nie będę tolerował gróźb skierowanych do mojego personelu, rodziny czy też do mnie. Jeśli potrzebuje pan pomocy psychologicznej, mogę poprosić asystenta o przesłanie panu danych kontaktowych do kilku specjalistów, którzy pomogą panu przetrwać ten trudny okres. Rozumiem, że na stan malarza również mógł mieć wpływ i mogła mieć wpływ ta sytuacja właśnie z tym teatrem, z tą jego żoną, z tym pożarem, z tym przeszczepem skóry. No na pewno ten człowiek cierpiał, no. Nie ma tutaj co ukrywać, że ten człowiek bardzo cierpiał. Tylko tak naprawdę nie wiemy dokładnie, czy ten powód jest głównym powodem, czy to bardziej z jednego głównego powodu powstało kilka mniejszych, czy po prostu z kilku mniejszych powstał jeden główny. Nie wiem w sumie, jak to aktualnie po prostu rozumieć. No, na pewno był w bardzo trudnej sytuacji psychicznej, skoro właśnie wygrażał lekarzom. Masakra, no. Potrzebna mu była pomoc. Czy tą pomoc otrzymał? No, tego tak naprawdę nie wiemy. Czy to jest właśnie jakiś już dłuższy czas po tych wydarzeniach? Ale pamiętajcie o mojej hipotezie. Ja podejrzewam, że to może być mimo wszystko nadal prawda. Bo na razie nie spotkałem się z żadnym argumentem, który temu mógłby zaprzeczyć. Co prawda nie spotkałem się z żadnym, który mógłby to potwierdzić, ale nie spotkałem się również z takim, który mógłby to po prostu zaprzeczyć, skreślić, nie? Z poważaniem i najlepszymi życzeniami dla pana oraz małżonki. William H. Green. Dokładnie. Tutaj były drzwi! To jest winda. Czekajcie, coś się tutaj porobiło. Dobra, to jak odejdziemy troszeczkę to... Mamy szepty. I dostałem wskazówkę, że jeżeli mamy te szepty, to najprawdopodobniej... Raczej najprawdopodobniej, na pewno będzie... A tu... Dup. Ale żeśmy walnęli tymi drzwiami. To już będzie przy oknie? Nie. To najprawdopodobniej... Czy na pewno po prostu jest jakiś przedmiot, który... Jest obraz... Jest obraz... kobiety grającej na fortepianie, najprawdopodobniej żony malarza. Maga. Wiecie co, ja sobie zamknę. Właściwie zamknę, trzasnę. Im jesteśmy bliżej, tym lepiej to słychać, nie? Mega! Ale mamy znowu kolejną szufladę. Coś tutaj jest, nie ma. A obejrzymy sobie to dookoła, nie ma. No mamy listy, widzicie one? Why'd you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Nie każ mi błagać. Mamy nuty z drugiej strony. Ja zapomniałem, że ja mogę obracać te wszystkie przedmioty. I oczywiście są nuty i są spalone. Wszystko się układa w... Całość? To jest totalne nawiązanie do tego pożaru, nie? Tak jakby... Boję się obrócić. Tak jakby... nawiązanie do tego pożaru w takim sensie, no wiecie, że... Jak się pali kartka, to wiecie mniej więcej, jak to wygląda, nie? To tak samo podobnie się takie efekty działają na tym obrazie. A podejdźmy sobie bliżej. I przestało grać! Jakby wypalony. Dobra, no lecimy dalej. To...
Dobra, ciulnimy tymi drzwiami i wychodzimy stąd. Ale to się nie pozmieniało, bo winda dalej. Myśmy zostawili drzwi całe zasunięte, co nie? Nie możemy tego w ogóle ruszyć. No dobra, idziemy do drzwi. Wiecie, jak drzwi, kratę. Oczywiście, że się zamknęło za nami, jak zawsze. Jak zawsze. W sumie zastanawiam się, co ja pominąłem poprzednio. W poprzednim odcinku. Mamy kolejne drzwi. Pełno ich tutaj będzie. Kolejny obraz. Biblioteczkę. Znowu mamy pełno książek, ale tutaj, no nie, nie ma nic. Szkoda. Zamknijmy to po prostu, idziemy dalej. Mamy ten obraz. Cholera jasna. Mamy tutaj dym. I tutaj ten obraz kształtuje mi się na czaszkę. Przynajmniej ja to tak mniej więcej tutaj widzę. Albo przynajmniej brzydką twarz. I słyszymy oczywiście ogień. To jest totalne nawiązanie do tego pożaru. Mamy szafę z ubraniami. Można by się tego przestraszyć nawet, ale no... Aktualnie nie jest w stanie mi to zrobić żadnej po prostu krzywdy psychicznej. Pali się. Co to jest, lampa? Drzwi. Szczerze, naprawdę, no... Zamknięte! Nie chciałbym być w takiej sytuacji, żebym musiał słyszeć ten przeklęty dźwięk. Palenia. Tutaj ten korytarz... Czekajcie, ja nie widzę. Tego chyba nie było przed chwilą, nie? Chyba nie. No, schody na strych prowadzą. Już widzimy po tym, że tu będzie naprawdę się działo coś. Ale tu się pali naprawdę? Czekaj. Nie. Ja nic nie widzę. To zaraz rąbnie, to jest niebezpieczne, nie? Przecież te dechy ledwo co? Obejrzymy sobie wszystko. Chcę wszystko sprawdzić, jak mówię. Tylko nie wiem, czy zbytnio do tego momentu dojdziemy. Gdzie, w sensie, że nie wiem, czy tutaj coś znajdziemy po prostu. Jest ciemno jak w... To jest bardzo niestabilne. Ja podejrzewam, że to się skończy. Oj, a tutaj to w ogóle już trzeba przechodzić. Że to może się skończyć źle. Fortepian? Szczerze nie widzę, bo jest ciemno. Tak, to pewnie fortepian jest. Przykryty. Jedno wielkie ognisko. Palą się meble. I pytanie, czy to jest realny pożar, czy my znowu mamy jakieś... O, mamy. Mamy okno. Jesteśmy na samym strychu. Ten dom jest strasznie duży. Wszystko jest poprzykrywane. Tutaj też. Dobra. Spróbujmy. Nie, dobra, nic tam się chyba nie stanie. Bałbym się po czymś takim przychodzić, nawet jeżeli to jest iluzoryczny ogień, aniżeli prawdziwy, ale bardzo epicki efekt po prostu tego ognia jest. Dobra. Idziemy do drzwi. A nie, dobra, myślę, że tutaj tych schodów nie ma, że zniknęło, ale dobra, idziemy do drzwi. Szukamy dalej. Nic nie widzę. Aha, ja cały czas zapominam, że tu się zamyka za mną. To jest płacz dziecka? Będę tego żałował, nie? Będę... Znowu porozwalane butelki powinien, no patrzcie ile tego jest.
Naprawdę, pan malarz już miał naprawdę bardzo przepotężne problemy ze sobą. Jakieś obcęgi, znaczy to są takie szczypce jakby do grilla. Nie wiem jak to się nazywa. Wiecie, profesjonalnie. Jedzenie, flaszki, wina. To już nawet nie był totalny problem z alkoholem, przecież on był jednym z wielkim pijakiem po prostu, można powiedzieć menelem wręcz. I nawet wiadro jest, to co on z wiadra chlał, czy jaki? Krzesło. Są jakieś cholerne koszule. Masakra. Dobra, ryzyk fizyk, 3, 2, 1. To jest dziecko? Nie wiem, czy tam coś by... Znaczy, było coś na kształt małego ciałka, no ale szczerze wam powiem, że nie widziałem, co to było totalnie. Ale mamy nawiązanie takie jakby nie tyle co po raz pierwszy, co po prostu... Co samo nawiązanie, czy raczej taki bezpośredni kontakt z czymś, co może być nawiązaniem do dziecka. Takim bardziej, wiecie, mocniejszym. Idziemy dalej. Bum! Tutaj coś będzie, przez okno patrzymy. Tutaj tak jakby sylwetka za nami stała, tak się układa ta woda, ten deszcz. Ale te drzwi się nie zamknęły same z siebie. Idziemy dalej. O! To jest pułapka! Jest za jasno! To jest pułapka! Oczywiście, że nie ma wyjścia. No exit. Szczurek! O! Dobra, czyli teraz nie mieliśmy omamów, bo naprawdę przebiegł szczurek. Dobra, tutaj możemy zobaczyć, co będzie w tych szafkach. Co, znowu winiacze? Nie, jakaś środka, pułapki na myszy, na szczury. Mam jakąś znowu notkę. Symptomy ostrzegawcze. Poniższa listę z kompilacją najczęściej występujących objawów schizofrenii. No to już naprawdę wszystko się totalnie już... Cały czas, od samego początku wręcz można powiedzieć, że już jest taka kulka, ale ona, im dalej jesteśmy w grze, to ona coraz bardziej się zbija w sobie, nie? Jest coraz bardziej twardsza, mocniejsza i bardziej okrągła. No i wszystko tak naprawdę się trzyma kupy wręcz. Co prawda, choroba ta jest zwykle diagnozowana u pacjentów pomiędzy 15 a 25 rokiem życia. Znane są jednak przypadki występowania tego zaburzenia u starszych osób. Należy jednak pamiętać, że wymienione symptomy nie występują jedynie w przypadku schizofrenii i powinny być traktowane jedynie jako wskazówki dotyczące tego konkretnego schorzenia, aby uzyskać prawidłową diagnozę. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą, na przykład psychologiem lub psychiatrą. Teraz tak, mamy od myślników. Pusty wyraz twarzy. Wpatruje się w przestrzeń, tak. Mimowolne ruchy twarzy, tak. Bezsenność, nie zauważyłem. Nienaturalne gesty i postawy, zawsze tak było. Niemożność odczuwania radości z jakichkolwiek zajęć, zdecydowanie. Depersonalizacja. Co to w ogóle z... No właśnie pierwsze co mi przyszło do głowy. Depersonalizacja. Co to znaczy, nie? Pierwsze co mi przyszło do głowy, naprawdę, nie? Brawo. Brawo z góry, nie? Ale to jest taki można smaczek, ten humorystyczny w pewnym sensie w tej grze też jest, nie? To jest bardzo fajne, bardzo ciekawe. Co to w ogóle znaczy? Dokładnie to samo przyszło mi do głowy, nie? Masakra. Dziwne, niezdalne ruchy, możliwe, że to przez wypadek. Podatność na gniew i agresję, raczej pasywno-agresywnie. Zależy, co to znaczy pasywno-agresywnie. Pasywna agresywna podatność na gniew i agresję. Brak motywacji, tak, myśli samobójcze. Trzy znaki zapytania, trzy wykrzykniki. Czyli tutaj raczej powiem tak. Malarz nie zauważył u siebie bezsenności. Niemożność odczuwania jakichkolwiek zajęć. Radości zdecydowanie. Podejrzewam, że to może być w pewnym sensie też również jakaś depresja, bądź coś w tym rodzaju. Depersonalizacja, co to w ogóle znaczy? Po prostu twórcy wygrali teraz, nie?
Wygrali. Tutaj na pewno myśleli, że każdy, kto będzie w to grał, to również to zada sobie sam pytanie, co to w ogóle znaczy, nie? Ja będę musiał zobaczyć na Wikipedii, co to w ogóle znaczy. Wypadek. Tylko właśnie, my wiemy dokładnie to, że pan malarz nie miał nogi, że on chodził o lasce, że miał protezę, którą spieprzyli mu ludzie, którzy mieli mu zrobić. Ale tak naprawdę, no w sumie nie wiem, czy ja po prostu zapomniałem, ale po prostu, kurczę, nie pamiętam, nie przypominam sobie, żeby były jakieś wzmianki o tym konkretnym wypadku właśnie malarza. Brak motywacji, tak, myśli samobójcze. Tak, to jest podejrzewam, że to na pewno są objawy depresyjne w pewnym sensie, bo myśli samobójcze to jest takie trzy znaki zapytania, wykrzykniki, to znaczy, że nie, oczywiście, że nie. Z reguły, no, tak to działa, że jeżeli są osoby chore, zawsze jakby wypierają tą swoją chorobę i nawet nie mówię tutaj o samej depresji, nawet mowa po prostu o alkoholizmie. Mówi się im, że piją za dużo, no to oni nie, od czasu do czasu, nie? Nie przyjmują po prostu do siebie tego, że są chorzy, nie? No i odrzucają to po prostu od siebie. A to się z reguły kończy czymś gorszym. Tutaj mamy znowu jakieś pudełeczka, karty chyba. Biblioteczka kolejna. Dobra, zamknijmy. Zamknijmy, bądźmy kulturalni. Zamykamy szafeczkę, drugą szafeczkę, trzecią, boom. I czwartą, boom, dobra. Teraz pytanie, gdzie my możemy w ogóle iść? Tam jest kolejny otwarty pokój. Ale przejdźmy sobie tędy. Na razie co dziwne jeszcze nie było. Pułapka. Nie, wchodzę w nią, to nic się nie stało. Myślałem, że znowu wyskoczy. Ale to jest zamurowane? Tak, to jest zamurowane. Dlaczego te drzwi są zamurowane? Czyżby malarz z obawy przed jakimś wielkim potworem szczurzym zamurował po prostu ten pokój? Co tam w ogóle jest za tą ścianą? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie Arclight. Oczywiście ci, którzy znają Ghostmastera, będą wiedzieli, o co chodzi. Kolejne papiery. Na dworze dalej leje i leje i leje. Co to jest? Myślę, że to jakaś mapa jest, ale to jest obrót zwykły. Dobra, tutaj mamy ogarnięte. Tam są otwarte drzwi, ja sobie tam wejdę w sumie na końcu. Miska. Kolejne papiery, waza, fajna. Fajny taki wazon na wodę, czy na jakieś inne trunki, pewnie wino. Tu jest ciemno, czyli podejrzewam, że... Co to za obraz? Tego obrazu jeszcze tutaj nie było. A, jakiegoś gościa powieszonego głową do dołu. No, czy coś w tym rodzaju robią ci państwo, mamy foteli. Szkoda, że nie można sobie usiąść, fajnie by było. Ten dywanik jest super. Podoba mi się, bardzo, fajnie. Na miniaturkę byłoby dobre, ale wydaje mi się, że lepszy inny screen będzie. Kolejne drzwi. To jest nie, to są owoce. Kolejne wino. Kolejne kubki, wszędzie. Nie ma żadnych tych? Nie ma niestety żadnych szufladek. Leje jak z cebra po prostu. Aha, to jest biblioteczka! Myślałem, że tu jakieś drzwi totalne będą znowu do jakiegoś innego pokoju, ale nie. Szkoda, że właśnie w takich miejscach, właśnie w takich biblioteczkach nie ma nic po prostu interesującego. Może mieć... One są tylko bardziej po to do otwierania i zamykania. Ale nic w nich nigdy nie ma. Tutaj... Znowu jesteśmy tutaj! Ten kwiatek tu w ogóle był? Wiecie co, ja sobie pójdę tędy. Tu jest coś przewrócone. Coś tam mignęło. Coś tam mignęło. W tamtym pokoju już byliśmy ostatnio. Zapaliliśmy sobie lampkę. Drzwi są wywalone. O, tam coś jest. Zdecyduj się wreszcie. Make up your mind. Tutaj się nie da wejść. Mamy porozwalany pokój w ogóle. Powyciągane szafki, różne książki z nich. Meble poprzewracane, stojaki, znaczy te wieszaki w sensie. Globus nawet leży.
To jest ten globus, który był chyba w tym pokoju, w którym byliśmy na poprzednich odcinkach i do którego pójdziemy. Boże, moje łamanie językowe, pójdziemy za chwilę. Coś tutaj możemy zdobyć? No nie. No dobra. Co to w ogóle za pokój? No dobra, musimy to zostawić, idziemy dalej. Idziemy dalej szlakiem. Drodzy kochani, wydaje mi się, że to byłby oczywiście najlepszy moment, żeby sobie w tym momencie zakończyć to nagranie. Zostanie podzielone na trzy części, aktualnie jest to zakończenie pierwszej. Dlatego, drodzy kochani, jak mówię, mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was do kolejnych odcinków z Legends of Fear. Ja był Renegat, trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa!